Kanale, a dzisiaj nagrywam z Kasprem Doszno, Siema! który się pieści jak mała wałka. Już się ostrzegałam wszystkich, żebym z tą nagrywał. Co? Wszystkich ostrzegałam. Jany! I każdemu powiedziałam, że Micha będzie nagrywał. Jany! Ładujcie się, wy głupie czołgi, głupie! Kupię. Głupie, głupie. Jesteście w dupie. Jej, jadę. A gdzie te twoje, jak to ty nazywasz, dział samobieżne? No PZ jak? PZ jak? 1. To jest mój niszczyciel czołgów, którego nazywałem dział samobieżne. Ej! Ja będę się strzelał w jakimś Himmelsdorf. To jest chyba coś z II wojny. No wszystko tutaj jest z II no, wojny. No wiem, ale to jest jakieś niemieckie. O, fajne miasto. Zamknijcie dupy wy komentarzowi. O, są 3 punkty respu. Respawnu. Nie, idź są 3 punkty spawnu. Tam, gdzie jest ich najwięcej. No a gdzie? Chyba nie tam, gdzie jest ich najmniej. Ale ja właśnie tamten batalion chciałem wspierać. Gdzie jest ich najmniej. Bo im najbardziej jest potrzebna pomoc chyba. O, ale fajne miejsce! Będę ale twoim, to głupie, że... Teraz będę twoim długim komentatorem, który jest tymczasowo w przedszkolu. Jak w przedszkolu? No, gdzie jest długi komentator? Jest w przedszkolu. No właśnie. No tak głupie trochę to było pytanie. O, a patrz jakie ja śmieszne znalazłem miejsce. Dwa snajpera. Akurat idealna dziura na działo. O, dupek. Gdzie jest? O, drugi dupek. O, uszkodzę mu gąsienicę. To strzelaj! Ej! Strzelaj! Ładuje mi się działo. Samobieżne. Samobieżne, dobre. Ale dlaczego ten czołg jest niewidzialny? Bo teraz coś się dzieje. No wiem! To już jest któryś czołg, który jest niewidzialny. Jany. O nie, jedzie jakiś lunch. A nie, to luch. On cię zje na lunch. Ej, nie bądź taki uszczypliwy. Ja cię nie szczypię. Nie wiem, o, au, uszczypałeś mnie. Nie. Tak. Nie. A ja w ogóle chciałem pozwiedzać miasto, a nie się strzelać. No to jest najmądrzejsze rozwiązanie. Jesteś Michał Podróżnik. No co, miasto jest do zwiedzania, a nie do strzelania. No właśnie. O, katedra. Albo kościółek. Stary katedrę. Ja szatowałem! Michał, nie! A, i tak jest zniszczone. O nie, wjadę w płotek! Rozwaliłem auto! Masz bardzo mało życia. Radziłbym ci odjechać gdzieś na 5 kilometrów. No właśnie to robię, bo zostałeś prawie sam. Wiem. I oni za chwilę będą chcieli cię zabić. A ten lunch będzie chciał cię zjeść na obiad. Przyjmij bazę. Może wiem, że zginiesz przed tym. Nie, bo jestem w zasięgu radaru. Przeciwnika. Skąd wiesz? A nie wiem. A nie, nie jestem. Jesteśmy się. Ale przeciwnik zajmuje bazę. O nie, jestem już na pewno w zasięgu. Muszę uciekać. Albo nie, muszę. Idź walcz. Wiemy, że zginiesz, Michał. My to wiemy, prawda? No każdy to wie. Każdy wie, że zginę. No kto by nie zginął. Tak jest sam na... O, jestem już namierzony. Ja go nie założyłem! Jaki! Spokojnie, jakiś... Michał, nie denerwuj... Andrzeju, nie denerwuj się. Do widzenia, kupa.